kolejności dalszej zespół folklorystyczny Niezapominajki z Pielgrzymowic, zespół folklorystyczny Jarząbowianki z Jarząbkowic oraz zaproszeni goście. Bardzo serdecznie wszystkich gości witamy. Proszę Państwa, zbliżają się do nas starości, starostowie tegorocznych dożynek, którymi są pani Wiesława Kłosek oraz Zygmunt Wożgin. Wiesława Kłosek to prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Przyjaźń w Olasowicach. Związana ze spółdzielnią od ponad 30 lat do Państwa Pękala z Pielgrzymowic powozi pan Stanisław Gigoń. Brawa! W dalszej kolejności witamy dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Kornela Makuszyńskiego. Logo szkoły niesie Marcin Twardzik, a za ulubieńca wszystkich dzieci jest kozioł Twardzik. Ogromne brawa. W Korowodzie uczestniczą również grupa Biedronek w strojach ludowych, grupa Krasnali prezentuje Ćma ekologiczna pod chmurką. Sołectwo Golasowice należy do najporządniejszych sołectw gminy Pawłowice, bo nie ma ani karczmy, ani baru, proszę Państwa. Jak widać, mieszkańcy wzięli sobie głęboko do serca naukę o wychowaniu w trzeźwości. Pozostaje więc tylko karczma ekologiczna pod chmurką na łonie natury. W niej tylko od święta zasiadają janwarki, które mają zastosowanie w medycynie naturalnej. Pasiece, bratwia, Irena Lada, Henryk Sikora, Henryk Pekka, a pomagają im dzieci. Nierządliwe członki Kamil, Paweł oraz Dawid Lawarowy. Ogromne brawa, pszczelarze na traktorze wiezie Henryk Flinta, a stenkę przygotowała jego żona Danuta. I oto proszę Państwa stawy podobne. Gospodarstwo Rolne Lubacki przedstawiają Państwo Iwona i Sklepałowego. Gospodarstwo to 10 hektarów stawów i 2 hektary gruntu wodnych. Gospodarstwo głównie hoduje bardzo smaczne karpie, jak również szczupaki, amury i tołpyki. Przy karmieniu ryb... Brawa dla gołębi, proszę Państwa, i ich opiekunów. Tu też pierony i tam miał, nie? Również uatrakcyjnić nasz korowód. Pan Głowala Witold, Tomasz Dziadkowiec, Mariusz Szurgot, Bogdan Zatorski, Tomasz Wduch, Robert Druszcz, Piotr Śledziak, Marek Zatorski, Jarosław Janiszewski i Albert Sosna. Można pomachać, proszę Państwa, bo braw nie będzie chyba słychać. W 2013 roku.
etniczny Grenę Pawłowice, otwarty został przez pana Tomasza Pająka w lipcu tego roku. Sklep reprezentują Maria Pająk, Marta Pająk, Tomasz Pająk oraz Łukasz Gruszka. A oto gospodarstwo rolne Jerzego, Iwony i Lecha Kłowicza. Gospodarują, proszę państwa, na tym przede wszystkim zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz z nowości soją. Ponadto hodują konie sportowe, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Między innymi w roku 2013 w Szwecji koń z państwa stadniny został laureatem w konkursie WKKW. Maszyny, proszę państwa, reprezentują pan Janusz Woźniak oraz pan Andrzej. Gospodarstwo rolne pana Jana i Małgorzaty Zachraj zajmuje się produkcją roślinną na powierzchni 200 hektarów. W plonie głównie uprawiana jest pszenica, kukurydza, rzepak, ozimy oraz soja. Dodatkowo prowadzony jest odkup rolerów 130 tysięcy sztuk na rok oraz tłucz trzody chlewnej 800 sztuk na rok. Gospodarstwo świadczy również usługi rolnicze. Gospodarstwem zajmuje się oczywiście Jan Zachraj z żoną Małgorzatą Zachraj. Maszyny z gospodarstwa rolnego zaprezentują pan Jan Zachraj, syn. To jest ciągnik z kubyskiwaczem. A teraz proszę państwa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna Przyjaźń Kolasowica. Spółdzielnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, jak państwo widzicie. Ten sprzęt pokazują nam dzisiaj Jan Kukuła, Henryk Szczypiński, Emil Holeś oraz Mateusz Zuber. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna Przyjaźń Kolasowica od 63 lat i skupia 29 członków. Gospodaruje na obszarze ponad 400 hektarów, prowadząc przede wszystkim uprawy rzepaku, pszenicy, kukurydzy. I proszę państwa, OSP Golasowice, które działa od 1911 roku, a w 2011 obchodziła stulecie istnienia i została oznaczona złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezesem jest Andrzej Chmiel, a komendantem Tomasz Laza. Bardzo dziękujemy, proszę państwa, i zapraszamy na dalszą część.